Witam ser. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Cześć na poniedziałek. Charakter apostołów. Przeczytaj pierwszy list do Tesaloniczan, 2:3, co Paweł mówi w tym fragmencie listu o motywacji. Albowiem kazanie nasze nie wywodzi się z błędu, ani z nieczystych pobudek i nie kryje w sobie podstępu. W świecie starożytnym doskonale zdawano sobie sprawę z tego, że istnieją 3 klucze do przekonania ludzi do zmiany ich poglądów i praktyk. Ludzie oceniają siłę argumentu po charakterze mówcy, jakości i logice samego argumentu oraz sile wezwania mówcy skierowanego do emocji słuchaczy celem wzbudzenia ich zainteresowania. W pierwszym liście do Tesaloniczan, 2:3-6, Paweł skupia się na charakterze misjonarzy jako kluczowym elemencie zwiastowania, który doprowadził Tesaloniczan do duchowej przemiany. W tych wersetach apostoł przedstawia kontrast między sobą a popularnymi filozofami, których zwiastowanie nierzadko było motywowane chęcią zysku. Paweł używa 3 słów opisujących możliwe złe motywacje zwiastowania Ewangelii lub chrześcijańskiej służby. Pierwszy z tych słów to błąd, intelektualna nieścisłość. Kaznodzieja może entuzjastycznie wyznawać pogląd, który jest najzwyczajniej błędny. Może być przy tym szczery, jednak sam siebie zwodzi, sądząc, że działanie dla dobra innych kieruje się jednak fałszywymi założeniami. Drugie słowo to nieczystość. Ludzie lgną do jednostek emanującą siłą, pomysłowością czy znanych z jakichś dokonań. Jednak niektóre postacie życia publicznego kierują się korzyściami natury seksualnej wynikającej ze sławy i uznania. Trzecie słowo to podstęp. W tym przypadku chodzi o sytuację, w której zwiastun zdaje sobie sprawę z tego, iż to, co głosi, jest błędne, ale świadomie stara się wprowadzić ludzi w błąd, by na tym skorzystać. Żadna z wymienionych motywacji nie kieruje Pawłem i Sylasem. Gdyby kierowali się którąś z nich, to po takim zajściu jak to, które miałoby w Filipi, zapewnie natychmiast zakończyliby tego rodzaju działalność. Odwaga, jaką przejawiali Tesalonice, była możliwa jedynie dzięki działaniu w nich mocy Bożej. Siła, z jaką Ewangelia oddziaływała w Tesalonice, po części wynikała z charakteru misjonarzy, przejawiającego się w ich wystąpieniach. Logice argumentu i emocjonalne wezwanie nie wystarczałoby. Charakter ewangelistów musiał być zgodny z ich twierdzeniami. Taka autentyczność jest nadzwyczajną siłą we współczesnym świecie i była nie mniejszą siłą w świecie starożytnym. Przemyśl swoją motywację poświęcającą ci w tym, co robisz. Czy jest ona czysta, wolna od błędu, podstępu lub nieczystości? Jeśli tak nie jest, jak możesz to zmienić? Dziękuję.